No to już zareagowało. W zeszłym tygodniu w środę zebrała się Rada Północnoatlantycka na wniosek Litwy i wysłuchała briefingu litewskiego, który był uzupełniony naszym briefingiem na temat sytuacji na granicach. Po pierwsze, sojusznicy wyrazili jasną solidarność z państwami takimi jak Litwa, Polska i Łotwa, które są dotknięte tymi działaniami hybrydowymi. Tutaj nie ma wątpliwości w sojuszu, jaka jest natura tych działań. Jednymi z kroków, które sojusz podjął, to jest wysłanie na prośbę Litwinów zespołu wsparcia hybrydowego. To jest, była prośba litewska, Litwini uważali, że potrzebują takiego wsparcia, więc sojusz, Rada Północnoatlantycka podjęła taką decyzję. Polska również będzie w tym zespole uczestniczyła, ten zespół już się rozlokowuje na Litwie i wspiera działania rządu litewskiego. To są bardzo wyraźne sygnały, które pokazują, tak jak powiedziałem, solidarność, jakby pomagają w tym, żeby nie ulec propagandzie, że mamy do czynienia z jakimś kryzysem migracyjnym, czyli żeby te działania hybrydowe też nie rezonowały w państwach sojuszniczych. No i też dla państw, które powiedzmy, które nie mają wystarczających zdolności, jak w tym wypadku Litwa, jest to wymierna pomoc ekspercka. Polska również takiej pomocy udzieliła, jak powiedziałem, w ramach zespołu będzie polski ekspert, polska ekspertka oraz udzieliliśmy innej pomocy w formie pomocy materialnej, a także pomocy Straży Granicznej i innych służb resortu spraw wewnętrznych. Ale sojusz oczywiście ma inne środki w swoim zanadrzu. Jeśli sytuacja będzie się pogarszała, sojusz po te środki będzie sięgał. Przede wszystkim rozpoznanie. Tak? Sojusz musi być pewny, że wie, co się dzieje za wschodnią granicą, u granic sojuszu. Sojusz musi wiedzieć, czy jest jakiś junktim pomiędzy działaniami wojskowymi, a tymi działaniami hybrydowymi. Więc musi podjąć tego rodzaju działania. Są inne środki związane z tym, z podniesieniem czujności systemu właśnie rozpoznawczego, systemu dowodzenia. W razie rozwoju sytuacji, w razie napływania sygnałów o tym, że sytuacja może przybierać coraz bardziej intensywny charakter, choćby związany właśnie z użyciem wojsk, oczywiście sojusz będzie podnosił gotowość elementów, które są w dyspozycji dowódcy strategicznego. Ciągle duża rola będzie w rękach państw członkowskich, które muszą uruchamiać elementy swojego systemu narodowego, czy to wewnętrznego, przeciwhybrydowego, ale także systemu militarnego. Tak jak powiedziałem, NATO cały czas obserwuje sytuację i ją analizuje i odpowiedź sojuszu przychodzi poprzez tak zwane vigilance measures, czyli to są właśnie te środki podniesienia gotowości, środki rozpoznawcze, ale także poprzez aktualizację planów. Czyli sojusz analizuje swoje plany operacyjne i zwraca uwagę na to, czy one są adekwatne do zakresu sił potencjalnego adwersarza, a także jego gotowości i możliwości dyslokacji. To robimy na bieżąco zarówno Rada Północnoatlantycka, jak i ten silos wojskowy sojuszu.